witam Państwa. Na pewno jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni. Cześć nas skazywała już na porażkę tutaj, przyjeżdżając do Wigier, natomiast ja cały czas twierdziłem, mówiłem, że my mamy zespół w fazie budowy, mamy zespół, który prędzej czy później będzie punktował, będzie grał. No i myślę, że dzisiejszy mecz był tego potwierdzeniem. Przyjechaliśmy do Suwałk, nie bronić się, tylko też atakować. No i praktycznie pierwsze dwie akcje bardzo dobre, dwie bramki strzelone przepiękne, które ustawiły oczywiście mecz, tak? Natomiast jestem oczywiście zadowolony dzisiaj z różnych faz gry i w gry w ofensywie, bo wreszcie bramki zaczynaliśmy strzelać. I w grze defensywnej, no jeden taki błąd nam się przydał, gdzie przytrafił, przepraszam, gdzie straciliśmy bramkę, a ogólnie no, bardzo jesteśmy zadowoleni. Chociaż nie popadamy w euforię, bo jeszcze dużo meczów zostało, liga jest bardzo wyrównana i ten mecz też pokazał, że tutaj nieważne z kim się gra, kto z kim gra, no, że zawsze trzeba w pełnym zaangażowaniu grać i grać w pełną pulę. Tak jak mówię, wracamy szczęśliwi, też cieszę się, że skład, który na dzisiaj postawiłem, znów się sprawdził, coraz bardziej, coraz lepiej poznaję ten zespół i myślę, że tworzymy dobrą grupę, no i na pewno ten sukces, ogranie lidera tutaj na jego terenie, strzelenie 4 gola, na pewno pomoże nam w tym, żeby tutaj budować dobre relacje i żeby piąć się w górę tabeli. Dziękuję bardzo. Dziękujemy panie trenerze, prosimy was. Taka pierwsza faza spotkania, tak? Tutaj zawiedliśmy, to błędy były indywidualne, straciliśmy zbyt łatwo, uważam. Te dwie bramki, to tak jak teraz słyszę, powiedział, ustawimy mimo wszystko spotkanie. Po przerwie dołożyliśmy trochę po błędzie znów trzecią i było naprawdę ciężko, niemniej dziękuję zawodnikom też za walkę, za to, że starali się chociażby zniwelować rozmiary porażki, grali do końca. Stworzyliśmy jeszcze parę sobie sytuacji, gdzie można było zachować troszkę więcej zimnej krwi. Niemniej no, wygrał zespół, gratuluję Pogoni w pełni zasłużenie, bo piłka polega na tym, żeby strzelać te bramki i dzisiaj Pogoń po prostu strzelała i taka jest prawda. My musimy na pewno z takiej gry obronnej wyciągnąć jak najszybciej wnioski, bo tutaj, tak jak mówię, tracąc 4 bramki, oczywiście musimy sobie spokojnie przeanalizować spotkanie i wyciągnąć odpowiednio wnioski. Dziękuję też kibicom za to, że mimo tej porażki do końca nas dopingowali, byli z nami, także to jest też wielki, wielki plus. Dziękujemy. Czy są jakieś pytania? Śmiało. Rozumiem, że nie ma tutaj, tak? No to dziękujemy serdecznie.